Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystą zbiórkę z okazji zdania i powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Na prawo patrz. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, młodszy kapitan Gdzieś, melduje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie tej zbiórki z okazji zdania i powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Pododdział baczność, pododdział na prawo, patrz, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wprowadzić. Decyzja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 lutego 2023 roku. Na podstawie artykułu 13 ust. 3 oraz 31a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej odwołuję pana starszego brygadiera magister inżyniera Bogusława Majszaka, syna Stanisława, z dniem 24 lutego 2023 roku ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Jednocześnie na podstawie artykułu 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej powierzam panu starszemu brygadierowi magistrowi inżynierowi Wiesławowi Drosio Syniana z dniem 25 lutego 2023 roku pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Podpisano starszy brygadier magister inżynier Jarosław Piotrowski. Pododdział spoczyn. O zabranie głosu proszę starszego brygadiera Rafała Zimochockiego, zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Przychodzi taki moment w życiu każdego człowieka, że są takie sytuacje, w których coś się zaczyna, coś się kończy. Dzisiaj mamy taką chwilę, że mamy jednocześnie jedno i drugie. Zaczyna się dla pana starszego brygadiera Wiesława Drosio powierzenie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego. Komendanta powiatowego w Wołominie, w powiecie, który tak naprawdę charakteryzuje się bardzo dużą wyjazdowością. Jesteście jakby no, największa liczba wyjazdów w skali kraju. To jest 48 jednostek ochotniczych straży pożarnych, około 1000 druhen i druhów, którzy służą w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. To bardzo duże zagęszczenie i bardzo duże uprzemysłowienie tego terenu. W związku z tym wszystkie te punkty składają się na to, że przed panem starszym brygadierem no jest duże wyzwanie dużo do zrobienia. Pan starszy brygadier rozpoczął służbę w 1987 roku jako kadet w Szkole Chorążych w Poznaniu. Później pełnił służbę w komendzie, po ukończeniu szkoły pełnił służbę w komendzie rejonowej w Kołobrzegu, w Zakładowej Straży Pożarnej. I od 1994 roku związany z Warszawską Strażą Pożarną do roku 2017.
podczas pełnienia służby w Warszawie pan starszy brygadier Wiesław Drosio przechodził wszystkie szczeble. Od dowódcy sekcji, kończąc na dowódcy jednostki. Patrząc na to, iż jest to, iż był to garnizon, iż jest to garnizon warszawski, zdobył bardzo duże doświadczenie. Jest członkiem grupy poszukiwawczo-ratowniczej UZAR. Także zdobyte doświadczenie, które zdobył podczas tych lat, daje pełne przesłanki do tego, żeby pan starszy brygadier Wiesław Drosio został komendantem powiatowym w Wołominie. I wierzę, że zdobyte doświadczenie, umiejętności zostaną tutaj dalej kontynuowane i przekazywane tak, aby poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego był jak najlepszy i jak najwyższy i żebyśmy wreszcie mogli odnotować spadającą tą liczbę zdarzeń. Oczywiście mówię to w dobrym duchu, nie ma tutaj żadnego podtekstu. Jest ta chwila, która się kończy. Ona się kończy dla starszego brygadiera Bogdana Majsza. Kończy się w sumie tylko odejście ze stanowiska. Nie kończy się pozostawienie munduru. Mundur zawsze będzie twoją próbą i zawsze nosiłeś go z godnością i ze wszelkimi honorami. Swoją służbę rozpocząłeś w 90 roku jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończyłeś w 95 roku. Następnie pełniłeś szereg stanowisk w Komendzie Miejskiej, również warszawskiej, do roku 2011. W 2011 roku zostałeś mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie i stanowisko to pełniłeś do roku 2016. W 2016 roku zostałeś powołany na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego i pełniłeś je do roku 2021. W 2021 roku zostałeś powołany na stanowisko komendanta powiatowego w Wołominie. A to wszystko było przyczyną tego, że te wszystkie lata, które spędziłeś w Warszawie, dały również przesłanki i spowodowały to, że mogłeś przekazywać dalej to zdobyte doświadczenie, wiedzę w powiecie wołomińskim w Komendzie Powiatowej. Niejednokrotnie mieliśmy okazję współpracować razem, jak pracowałeś w Komendzie Miejskiej, a szczególnie jak pracowałeś w Komendzie Wojewódzkiej. Możesz być dumny z tego, że oprócz tego, że cała twoja historia raczej wiązała się z pionem kontrolno-rozpoznawczym i z pionem operacyjnym, to również można powiedzieć, że tą przysłowiową cegiełkę, oprócz tego, co przekazałeś całemu narybkowi pożarniczemu, który do nas przychodził i który kształciłeś przez te lata, pełniąc funkcję zarówno w Komendzie Miejskiej, jak i w Wojewódzkiej, to budowałeś tą cegiełkę w cały ten system ochrony przeciwpożarowej w postaci realizacji i pomocy przy realizacji dużego szeregu inwestycji. Niejednokrotnie mieliśmy możliwość razem uczestniczyć, były problemy trudne i przy wykorzystaniu twojego doświadczenia, twojej wiedzy, te problemy udało nam się rozwiązać bez żadnych większych ułomności, które by nam uniemożliwiły realizację. Także panie komendancie, może pan być dumny. Wszystkie te lata, 33 lata służby w Państwowej Straży Pożarnej, to naprawdę jest piękny bieg. Ja chciałbym życzyć w imieniu mazowieckiego komendanta, w imieniu swoim, aby teraz ten czas, który będzie pan pełnił, spędzał na emeryturze, aby był czasem na zrealizowanie wszelkich zamierzeń, których do tej pory nie udało się zrealizować. Nie udało się zrealizować dlatego, że zawsze była ważniejsza służba, zawsze był pan oddany tej służbie i pewne rzeczy musiały pójść na bok.
Życzę Panu, żeby poświęcił Pan teraz czas dla rodziny, dla swoich bliskich i zrealizowanie wszelkich zamierzeń, które do tej pory nie zostały zrealizowane, a gdzieś tam w głowie się kołaczy. Z tego komendanta i imieniu swoim dziękuję i wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi zdanie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz powierzenie pełnienia obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zdającego obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Szanowni Państwo, witam jeszcze raz Państwa serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Ten dzień jest szczególnie ważny dla mnie po 33 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej. Z jej dzisiejszym przychodzę na zaopatrzenie emerytalne. Jak komendant tutaj wycytował formułkę w 90 latach, w 1990 roku rozpocząłem służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej jako student podchorąży. To był czas intensywnego rozwoju, to czas, w którym zmieniała się również rzeczywistość w naszym kraju. To był czas przemian. Polska zmieniała się. Warszawa zmieniała się na naszych oczach. Straż Pożarna przechodziła ogromne strukturalne przemiany. Zmiany w zakresie rozwoju technologii i sposobu życia prowadziły naturalnych zmian w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Zaczęły się tworzyć specjalistyczne niezbędne do właściwego prowadzenia działań grupy poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, ratownictwa chemicznego. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zacząłem służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, gdzie przez kolejne 16 lat w Komendzie Warszawskiej wraz z ówczesnym, nowo stworzonym Wydziałem Prewencji tworzyliśmy nowe podejście do bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczeń czynnych i biernych budynków, bezpiecznej ewakuacji osób. W tym czasie powstawały pierwsze centra handlowe, budynki wysokościowe, wielkopowierzchniowe obiekty skomplikowane w zakresie zabezpieczeń i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Tak zmieniał się obraz naszej starej stolicy. Tak zmieniała się warszawska ulica. Straż Pożarna zmieniała swoje oblicze. Nowy sprzęt, nowoczesne samochody i drabiny, stare ubrania typu Moro zastąpiły ubrania typu Nomex. Staraliśmy się o bezpieczeństwo ratownika. System bezpieczeństwa to również ochotnicze straże pożarne. Dziękuję druhom za ogromne wsparcie w zakresie prowadzenia działań. Myślę, że jako komendant również w tym zakresie miałem szansę Was wesprzeć. Dziękuję wszystkim obecnym, bo każdy z Was miał ogromny wkład w to, jakim dzisiaj osobiście jestem człowiekiem, jakim oficerem, to służba i ludzie z nią związani ukształtowali mnie jako pracownika i jako szefa.
Dziękuję Wam wszystkim za wspólne spędzone chwile, życząc spełnienia Waszych osobistych marzeń. I aby ten czas, który pozostał w służbie, był wykorzystany jak najlepiej, czy to w służbie Państwowej Straży Pożarnej, czy też w służbie samorządowej. Jeszcze raz wszystkim z całego serca dziękuję. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Chciałbym powitać również wszystkich zaproszonych gości i chciałbym podziękować w szczególności tym, którzy mi zaufali i stwierdzili, że jestem godny przejęcia obowiązków komendanta powiatowego w Wołominie, szczególnie tutaj panu ministrowi, panu komendantowi wojewódzkiemu i panu staroście, że sprawdzę się na tym stanowisku i że no, będę mógł zachować tą ciągłość dowodzenia po Bogdanie i że ten poziom bezpieczeństwa w naszym powiecie zostanie na takim samym poziomie. Czy podać opatrzność? Na prawo patrz. Poczet sztandarowy. Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie odprowadzić. Panie brygadierze, dowódca uroczystości, młodszy kapitan Giziewicz, melduje zakończenie uroczystej zbiórki. Pododział baczność, w tył rozejść się. Pododział spocznij. Thank you.